Hej, z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na recenzję większego, ale tańszego brata iPhone'a 11 Pro, czyli iPhone'a 11. Na samym początku szybki unboxing, szybkie rozpakowanie tego żółciutkiego jak Pikachu iPhone'a w wersji 128 GB mam dzięki uprzejmości sklepu Cortland. Wielkie dzięki za udostępnienie. iPhone 11 oprócz 128 GB wersji dostępny jest również z 64 oraz 256 GB. Klasycznie już od dawna iPhone'y pakowane są bardzo podobnie. Mamy w środku iPhone'a w folii, ulotki, narzędzie do wyciągania tacki na kartę SIM oraz naklejki. Oprócz tego niestety, ale dalej mamy 5-watową ładowarkę, szybszą musimy sobie dokupić sami. Tutaj porównując do iPhone'a Pro, gdzie w zestawie mamy 18-watową ładowarkę, te 5 watów wydaje się śmieszne, zwłaszcza, że iPhone 11 wspiera fast charging. W pudełku znajdziemy jeszcze słuchawki AirPods, których już chyba nikt nie używa, oraz kabel USB do Lightning. Wizualnie sam iPhone to bardzo podobna konstrukcja do iPhone'a 11 Pro. Mamy jedynie nieco inne materiały, krawędzie z matowego aluminium zamiast stali, a same plecy również są szklane, ale mamy odwrotnie niż w iPhone 11 Pro połyskowe plecy i matowe pole z aparatami, podczas gdy w 11 Pro są matowe plecy i przejrzysta wyspa z kamerami. Sam iPhone 11 jest większy od iPhone 11 Pro, nieznacznie, ale jednak. Ekran również jest większy, mamy 6,1 cala w iPhone 11 w porównaniu do 5,8 cala w 11 Pro. Mimo że większy, to ekran w iPhone 11 jest gorszy, bo mamy tutaj ekran Liquid Retina, czyli LCD, a w iPhone 11 Pro mamy ekran OLED. Gęstość pikseli też jest mniejsza w 11, bo mamy 326 pikseli na cal w porównaniu do 458 w iPhone 11 Pro. Podobnie jest z kontrastem, tutaj bardzo duża różnica, 1400 do 1 w porównaniu do 2 milionów do 1 w iPhone 11 Pro. Wszystkie te różnice widać gołym okiem, kolory w 11 nie są aż tak nasycone, a kształty aż tak ostre, ale nie przeszkadza to kompletnie w niczym i porównałbym to do Tesla Model 3 z modelem S, gdzie trójka to wciąż świetny sprzęt, ale nie najlepszy możliwy i nie najdroższy. Czerń również nie jest tak głęboko czarna jak w 11 Pro, ale podejrzewam, że tylko tech świrom zrobi to różnicę. Jeżeli chodzi o aparaty, to tak jak widać na pierwszy rzut oka mamy 2, a nie 3 obiektywy. Co ciekawe, nie brakuje tutaj ultra szerokokątnego obiektywu, tylko teleobiektywu, czyli mamy obiektyw szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Obiektywy tej serii iPhone'ów miażdżą zarówno iPhone 11, jak i 11 Pro, zwłaszcza w nocy, bo od tej generacji mamy genialny tryb nocny, którym zachwycałem się już przy okazji recenzji iPhone'a 11 Pro. Na moim Instagramie znajdziecie kilka zdjęć z trybu nocnego, co prawda z iPhone'a 11 Pro, ale 11 ma dokładnie to samo szkiełko szerokokątne i jak dla mnie tryb nocny to jeden z większych atutów przemawiający za kupnem telefonów tej generacji. iPhone 11, jak i 11 Pro również ma chip U1, do dokładnej lokalizacji na przykład innych iPhone'ów, kiedy chcemy coś wysłać przez AirDrop, ale będzie on również używany do Car Key, czyli otwierania aut telefonem, czy chociażby do jeszcze niezaprezentowanych lokalizatorów rzeczy, o których plotki krążą już od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o baterię, to 11 ze względu na większy ekran wytrzymuje godzinę krócej od 11 Pro. Mamy 17, a nie 18 godzin odtwarzania filmów według specyfikacji ze strony Apple. W prawdziwym życiu, mając iPhone'a 11 czy 11 Pro, można się trochę rozluźnić, bo telefon wytrzyma spokojnie do końca dnia, zarówno przy normalnym użytkowaniu, a nawet w bardziej wymagające dni. iPhone 11 jest wodoodporny na głębokość do 2 metrów przez 30 minut. To już standard, że iPhone'y są wodoodporne i dla mnie 2 metry czy 4 metry w iPhone'ie 11 Pro nie zrobią różnicy. Najważniejsze, że będzie działać po wyjęciu z basenu. Ja do testów dostałem iPhone'a 11 żółtego jak Pikachu, ale dostępny jest w sumie w 6 pięknych pastelowych kolorach, w tym w pięknym czerwonym, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Aż szkoda, że iPhone 11 Pro również nie jest dostępny w kolorze czerwonym. Ceny zaczynają się od 3599 zł za wersję 64 GB. Każdy z tych kolorów znajdziecie w Cortland, więc jeżeli planujecie kupić iPhone'a 11 lub inny model, koniecznie zajrzyjcie na ich stronę, link znajdziecie w opisie. Koniecznie dajcie łapkę w górę przy tym filmie, jeżeli podobała Wam się ta recenzja, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz, dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!